Wejście Smoka w pana wykonaniu to było coś wspaniałego. Wie pan, tak się złożyło. Siedziałem na ławce, wszedłem, po prostu dostałem super piłkę od Krzyśka Łazowskiego, za co mu podziękuję w szatni pewnie. No i dołożyłem nogę, nic więcej nie pozostało zrobić, tyle. Grzechem byłoby zmarnować taką okazję. No pewnie, szczególnie gdzie osoba taka jak ja na przykład grająca z przodu takie sytuacje musi wykorzystywać po prostu. Gdybym no, nie strzelił, po prostu nie to, że coś by tam nie wyszło, bo prowadziliśmy grę cały mecz pod nasze dyktando, ale też bym po prostu na siebie był zły, bo jestem takim zawodnikiem, gdzie no, po prostu chcę i muszę strzelać bramki. Jeżeli chodzi o taką sytuację, kiedy no, siedzicie na ławce rezerwowej, czekacie na swoją szansę, okazję, no bo akurat w tym meczu wszyscy już wrócili wykartkowani, wszyscy kontuzjowani, także no, trener miał ten dylemat, kogo posadzić na ławce, kogo desygnować do gry. No tak, mamy bardzo wyrównaną kadrę tak naprawdę, chyba najlepszą, tak mi się wydaje, na papierze w okręgówce. Ja nie mogę się gniewać w ogóle na trenera, bo to była jego po prostu decyzja. Są, wiadomo, treningi, na treningach się prezentujemy tak jak potrafimy, trener potem decyduje przed meczem. Po prostu tak zadecydował, ja się na niego nie gniewam, dalej trenujemy wszyscy razem równo. Tyle. A co zawodnik czuje na ławce, ewentualnie jak już wchodzi na, dostaje tą swoją szansę, wchodzi na boisko, co wtedy? Wiadomo, chce się pokazać jak najlepszej strony trenerowi, żeby w następnym meczu już nie zasiadł na ławce, tylko go wystawił w pierwszym składzie. Dwóch, jakby to powiedzieć, wersjach oglądał pan ten mecz, z ławki rezerwowych i później już będąc na boisku. Czym to się różniło? Siedząc na ławce, no w pierwszej połowie szczególnie prowadziliśmy grę przeciwnicy z Krzepic. No ciężko mi było wyjść z połowy w ogóle, w pierwszej połowie. W drugiej połowie już od, tak ja wiem, 70 minuty więcej gry się zaczęło takiej chamskiej, że tak powiem. Po prostu więcej było przerw w grze niż gry. I myślę, że no po moim wejściu na boisko, nie wiem, no druga, trzecia bramka strzeliliśmy i przeciwnik się podłamał po prostu i to ustawiło mecz. No to chyba też jakieś takie no, lekkie braki kondycyjne, bo oni już pod koniec gry też już narzekali na skurcze, już ta piłka nie chodziła jak w pierwszej części połowy, czy nawet po wejściu na drugą część meczu, kiedy oni, jakby to powiedzieć, uzyskali taką lekką przewagę nad wami. No tak, w pierwszej połowie zawodnicy z Krzepic musieli się sporo nabiegać, bo my byliśmy praktycznie cały czas przy piłce i to myślę, że im dużo odebrało sił i na drugą połowę od pewnej minuty po prostu brakło już tych sił. Wiadomo, że tak się zdarza i że nie można wybiegać 90 minut na 100% po prostu.